Złote tarasy, złote tarasy. Już mamy złote tarasy. Proszę Państwa, jest Warszawa, System moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Moherowi kopcą, bo to przecież ani jednego tutaj człowieka nie ma z prawosławia. Biskup Jakub to tutaj by nie przyjechał nigdy do systemu moherowego. W cerkwi, proszę Państwa, świętego Mikołaja w Anglo-Ameryce, Białystok, bo biskup Jakub jest bardzo zajęty i tutaj do Warszawy nie przyjeżdża biskup Jakub. Biskup Jakub jest biskupem prawosławnym diecezji białostocko-gdańskiej. Także proszę Państwa, na pewno nie tu, w Warszawie. Bo tutaj ci moherowi chcieliby podrobić prawosławnych. Ja mówię, to nie ma takich opcji, bo oni nie mają zielonego pojęcia, czym jest cerkiew prawosławna. Zresztą cerkiew prawosławna jest taka bardzo zagadkowa i sami prawosławni wiedzą, że w każdej cerkwi na świecie są różne prawa. Każda cerkiew rządzi się swoimi prawami. Jednak cerkiew na biskupie stoi. Na biskupie, na przykład Jakubie, jest biskup Jeremiasz, prawda, z Wrocławia, Abel z Lublina. Bardzo dużo biskupów prawosławnych tutaj w Polsce jest i proszę się trzymać linii biskupiej, Zaraz Warszawa nam tu się zaświeci i będzie jasne. Jasna Góra, zapraszamy stąd.